Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58 i zadziała się tutaj naprawdę niesamowita rzecz, dlatego że pierwszy bard na świecie właśnie na tym serwerze wbił 500 level i jednocześnie pobił rekord wbicia 500 levela na każdej klasie postaci. Zaraz do tego przejdę, pokażę wam tą postać, wyjaśnię jak to wygląda, no i pokażę wam jak nasza postać się tutaj prezentuje właśnie w porównaniu do tego barda. Oprócz tego dzisiaj zapowiem również giveaway marcowy za używanie mojego kodu twórcy na stronie homesyfigame.net. Wszystko macie na banerku nad moją głową. Do tego również na spokojnie przejdę. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu, co wy sądzicie o tym rekordzie, co wy w ogóle sądzicie o bardzie. Dlatego, że W58 to był serwer, który wychodził właśnie razem z nową klasą postaci na tamten moment, czyli właśnie z bardem, no i możecie napisać, co wy o nim sądzicie w komentarzu, czy wam się podoba ta klasa, czy też wam się nie podoba. No już w zasadzie w tym momencie od jej wyjścia minęło około 1,5 roku, więc no dość sporo, trzeba przyznać, że mimo wszystko dość sporo, nawet chyba ponad 1,5 roku, już tu nie będę dokładnie liczył, no ale napiszcie w komentarzu, co wy o tej klasie postaci sądzicie. No i dobrze, lecimy, bierzemy salę chwały, no i mamy tutaj gracza, który ma nickname Shinu. Dokładnie tak, Shinu wbił pierwszy 500 level na bardzie na całym świecie, w całej gierce. Jeżeli ktoś nie kojarzy tego gracza, bo ja szczerze mówiąc też nie kojarzyłem, to wcześniej miał on nickname The Stranger i z tego co wiem, jest to ciągle jedna i ta sama osoba, nie ma tutaj mowy o żadnej, nie wiem, zmianie właściciela czy coś takiego, tylko po prostu sobie zmienił nickname tak o for fun. Swoją drogą The Stranger czasem wbijał na moje streamy, to nie jest Polak, od razu tutaj mówię, to jest chyba Niemiec, jak dobrze pamiętam, no ale nieraz tam po angielsku coś do mnie pisał, dowiadywał się, sprawdzał, dopytywał i tak dalej, więc tutaj no bardzo ładnie mu to wszystko wyszło, bardzo ładnie mu wyszło stopowanie lochów, no i ten rekord 500 levela na bardzie również bardzo ładnie mu wyszedł. Jeżeli chodzi stricte o jakieś tam numerki, to już wam tutaj mówię, Shinu pobił rekord najszybszego 500 levela na klasie Bard na serwerze W58. Zajęło mu to 570 dni, no i oczywiście poprzedniego rekordu nie było, no bo był to pierwszy Bard z 500 levelem. Kolejna sprawa, Shinu pobił rekord najszybszego levela 500 na każdej klasie postaci, zajęło mu to 570 dni, wiadomo, no i poprzedni rekord należał do Jacka Danielsa, który pobił go o 582 dni, czyli po prostu Jackowi zajęło wbicie 500 levela 582 dni i to był rekord wszechczasów jakiegokolwiek 500 levela. No a tutaj Shinu pobił go dokładnie o 12 dni, już może tak, żeby bardziej sprecyzować, więc o prawie 2 tygodnie szybciej ten level 500 wbił, w dużym skrócie. No i co? No kurczę, bardzo ładnie. Ja tutaj nie ukrywam, że też jakoś tam, no chciałem robić podejście pod ten pierwszy 500 level na bardzie, natomiast ja raz, że tutaj zrobiłem słabe stopowanie lochów, to w ogóle pierwsza sprawa, no i druga sprawa, zdarzało mi się ominąć awkę. Oczywiście wiadomo, jak tam, nie wiem, w ciągu trwania całej historii tego konta ominąłem tam awkę, nie wiem, z 5, 6, nawet 7 razy, no to wiadomo, że nie odrobię tam 5 leveli czy ileś, to aż tak duża strata nie jest, no ale na pewno jakaś tam jest, ale do mojej postaci zaraz przejdziemy. Więc no mówię, Shinu tutaj skończył stopować lochy już jakiś czas temu, on chyba po stopowaniu wbił jakiś, nie wiem, 490, 493, 4, 5, nie pamiętam, więc dość szybko to stopowanie zakończył, no a mimo to ten 500 level wbił. Bardzo ładnie mu to poszło, bardzo dobrze to rozegrał, no pobił rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o 500 level, nie tylko jeżeli chodzi o barda, więc to w ogóle, no musi świadczyć, że bardzo ładnie tutaj wszystko rozegrał, no i oczywiście moje gratulacje, tak się prezentuje jego postać, boczki po 1500, 1760 szczęścia, prawie 10 koła HP, 22 koła inty, w porównaniu my mamy 20 koła inty, 9,5 koła HP, więc on tutaj już no te podstawy ma większe, ale wydaje mi się, że on może na golda już od jakiegoś miesiąca czy coś koło tego sobie iść, dlatego że mówię, no wtedy skończył to stopowanie lochów. No i co? Tutaj oczywiście Sir Henry, który w ogóle sam nie wiedział czego chciał, ja aż się dziwię, że on dotrwał do tego etapu gry, dlatego że Sir Henry zaczął stopać lochy na 320 levelu, planował je klikać na jakimś 500
550, potem to zmieniał, klikał te lochy, nie klikał, aż finalnie już w tym momencie klikał. Moim zdaniem za wcześnie, no ale 400, prawie 97 level na tym wojowniku wbił, więc tutaj kolejna taka, myślę, że dość ciekawa informacja. No i co? My oczywiście na W50 już kliknęliśmy lochy, na S40 potem na W55, no i W58 to jest nasz kolejny serwer, gdzie te lochy będziemy klikać. Tak więc tutaj taka informacja dla was. Tak się serwer prezentuje, no ale tu oczywiście te dwie osoby z tego co widzę, chociaż tu Shikei chyba, nie wiem czy on w ogóle stopował, on chyba już dawno te lochy kliknął z tego co się orientuje, więc no tutaj nie ma zbyt wysokiego levela, no i raczej cała reszta, Shorty raczej też ma lochy kliknięte, patrząc na jego level, ale tutaj większość serwera jeszcze te lożki stopuje. Dobrze, i tyle, tyle jeżeli chodzi o Shinu, chyba wam tutaj nic więcej nie muszę mówić. Level 500, 10 marca, czyli wczoraj, ten rekordzik padł, no i oczywiście raz jeszcze gratulacje, jeżeli ogląda ten film, to congratulations, tutaj taki Intercontinental Buyers. No i co? No, lecimy dalej, co z naszą postacią, dlaczego nie wyszło wbicie pierwszego 500 levela na bardzie? No nie wyszło na pewno z tego powodu, że stopowanie lochów zrobiłem tutaj słabe. Porównajcie sobie na przykład Tornado, gdzie na bardzie już mam dobite do 616 levela, 616 poziomu, gdzie na przykład na takim wojowniku miałem 486. Bardzo tutaj dopchnąłem te lochy, no ten Bard przed reworkiem był bardzo mocny, nie? Jemu te lochy bardzo mocno siadały, więc ja tutaj cisnąłem, żeby jak najszybciej wbić ten poziom 375 bodajże, bo jakoś od 375 levela właśnie stopuje. No i po prostu wiecie, żeby tutaj no jak najszybciej to wbić, zacząć to stopowanie, no ale kosztem tego, że mniej tych lochów zostawiłem. Więc no tutaj strefa mroku, no to oczywiście od ostatniego odcinka nic nie ruszane. W strefie mroku, no tutaj większość rzeczy mamy zostawionych, ale na przykład zwróćcie uwagę, Esteros już jesteśmy na szóstce, gdzie powinniśmy być maksymalnie na trójce, albo nawet wcale tego Esterosu nie ruszać. To jest pierwsza sprawa. Strefa światła, no też nam za dużo lochów nie zostało. Tutaj jeden, tutaj dwa, to mamy trzy. Tutaj mamy trzy, to mamy sześć. Tutaj trzy, to mamy dziewięć. Tu trzy, to mamy 12. I tutaj sześć, no to mamy 18, tak? Jak na szybko dobrze policzyłem. Więc no mówię, za dużo tych lożków nam nie zostało do kliknięcia. No i teraz wczoraj na streamku sobie to liczyłem z widzami, no i jakbym nawet powiedzmy 9 marca, czyli dzień przed Shinu, zaczął te lochy klikać, to wbiłbym maksymalnie 497, 498 level. To już taki totalny max, jakbym totalnie wszystko wycisnął i klikał lochy na 0,10%. Więc no nie udałoby się to, tak czy inaczej tego rekordu by się nie udało pobić. Rekord już mamy powiedzmy za sobą, pierwszy bardzik 500 jest, więc ja teraz myślę, że na tym bardzie może nawet do jakiegoś 480 levela jeszcze podtrzymam te lożki i dopiero na tym około 480 kliknę. Już jesteśmy bliżej niż dalej, już ten rekord jakby nie jest w zasięgu naszych rąk, więc może warto będzie no te powiedzmy jeszcze 11 leveli około podtrzymać, więc no mówię, tak wygląda moje stopowanie lochów. Jeżeli chodzi o jakieś statystyki, to mamy po 1500, szczęścia tak samo, 20 koła inty i 9,5 koła HP. Teraz do 10 koła HP sobie idę, żeby tą pasywkę na maksymalnym poziomie utrzymywać, bo już ją tutaj miałem na poziomie, no tym powiedzmy długość premiowa 1, długość premiowa 2 mi nie wskakiwała, bo HP miałem za mało, więc musiałem tutaj w HP sobie iść i planuję dobić do 10 koła. No i na szybko jak wygląda nasza postać, 43 aura, 700 mamy tutaj many. Aha, no i to co wam powiedziałem chyba na początku albo i nie, to też nie zrobiłem awki, nie robiłem na tym koncie, no zdarzyło mi się, myślę, że maksymalnie 7-8 razy nie zrobić tutaj awki. Jak byłem teraz w lutym na wyjeździe w Zakopanym, gdzie nie miałem zasięgu praktycznie w ogóle, gdzie ciężko mi było odebrać wiadomość na Messengerze, a co dopiero ogarniać Shakesa, to tam bodajże w piątek ogarnąłem konta, sobota, niedziela nie ogarniałem i chyba w poniedziałek ogarnąłem, więc dwa dni mi wypadły z ogarniania, także ten bardzik na tym ucierpiał. Jak tam wyjeżdżałem jeszcze do narzeczonej, jak jeszcze nie mieszkaliśmy ze sobą, do Szczecina jeździłem i tak dalej, czy tam nie wiem, spotykaliśmy się w Warszawie, jak tam był jakiś koncert czy coś, to też nieraz mi się zdarzało w ogóle nie ogarnąć Shakesa w któryś dzień, więc troszkę tych dni się uzbierało. Tak jak mówię, nie mówię, że z tego się uzbiera 2, 3, 4 levele pełne, bo na pewno nie, zwłaszcza, że ja zawsze tą mawkę odkładałem do przygodomatu, więc coś tam odzyskiwałem, oczywiście nie 100%, ale coś tam zawsze odzyskiwałem. Tak czy inaczej, no
też to mogło mieć wpływ, że tego expa troszeczkę jesteśmy w plecy. Nie 100%, dlatego że wiadomo, jak sobie robimy misję ręcznie, to wybieramy, czy gramy pod expa, czy pod golda, czy jakąś hybrydkę, a w przygodomacie, jak nawet nam się odłoży cała ta awka, no to przygodomat te misje uśrednione nam wybiera. Tutaj, żebyśmy mieli jasność, jakby ktoś pytał w komentarzu. Dobrze, tyle. Jeżeli chodzi o zarządcę, to oczywiście skończona. Jeżeli chodzi o nasze surki, zobaczcie, mamy 8 milionów, dobrze, tak, 8 milionów metalu i prawie 8 milionów kryształu, więc naprawdę masa odłożonych surek u Kowala na to, żeby ulepszyć itemy razy 18, może nawet razy 19 i pocisnąć sobie właśnie to klikanko lochów, więc no, tak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o wiedźmy, no to oczywiście od dawna czary. Jeżeli chodzi o pupilki, to mamy tak średnio 2200 karmień, jak widzimy, na szybko wam przelecę żywioły, żeby tutaj wam pokazać tylko. Lożki pokazałem. No jeżeli chodzi o kopalnię złota, to buduje się 42. Jeżeli chodzi o tutaj twierdzę, no to mamy no skarbiec maksymalny. Generalnie najważniejsze budynki maksymalne i kopalnię klejnotów 66. Gemiki już mam, z tego co pamiętam, wszystkie po 1500, więc idealnie na klikanie lochów właśnie takich gemów potrzebuję. Dobrze, gildyjka, gildia top 1, mimo że w Hellevatorze już chyba od dwóch edycji mamy drugie albo trzecie miejsce. Teraz też zajęliśmy drugie, jak widzicie, no ale gildia tak czy inaczej top 1, 4-4-6 średni, 1000 rycerzy, 10-głowa hydra, tak się gildyjka prezentuje na szybko. Jeżeli chodzi o jakieś inne gildie, to wam tutaj pokażę. Oni mają 440, oni mają 442, Hogwarts to jest chyba polska gildia, mam 4-3-3 średni, 4-2-5, no więc średni mamy zdecydowanie najwyższy i tutaj patrząc na aktywność, to jakoś dużo awków nie ma. Mamy dwie osoby, które mają po jeden dzień. Dobrze, jeżeli chodzi o ranking gildyjny, to tak to wygląda. Twierdzenie istotne, pupilki też niezbyt istotne, no i podziemia w zasadzie też niezbyt już na tym etapie istotne. I tyle, tak się prezentuje moja postać, tak to wszystko wygląda, tak to wyglądałoby, gdybym już w tym momencie kliknął lochy, to jest kolejna sprawa. Więc tutaj no, jak sami widzicie, Shinu rozwalił, Shinu totalnie rozwalił, najszczersze gratulacje, ładnie tutaj to rozegrał. No i ma tego barda pierwszego z 500 levelem i oprócz tego ma jeszcze rekord 500 levela overall, więc no fajne na pewno osiągnięcie. Wiadomo, że gierka teraz coraz szybciej idzie, gierka no... Obejrzymy się i zaraz będzie kolejny rekord 500 levela i pewnie mu to zajmie 560 dni i tak w kółko, i tak w kółko będzie to coraz mniej zajmowało czasu, no ale mimo wszystko warto o tym nagrać, warto o tym wspomnieć, bo Shinu zdecydowanie zasłużył. No i nie jest to dziwne, że to jest na W58, bo tak jak wspominałem, W58 wychodziło razem z Bardem i z tego co pamiętam, to był chyba jedyny przypadek, kiedy założenie nowej postaci, nowej klasy postaci, która była już w gierce, było zablokowane do momentu startu serwera. Czyli tak jak teraz na przykład wychodził Nekromanta, to ludzie już w momencie wyjścia tej klasy postaci, w momencie aktualizacji mogli go założyć na jakimś starszym serwerze i zacząć nim grać. Tak tutaj Bard był zablokowany i dopiero w momencie startu W58, czyli właśnie 19 sierpnia o godzinie tam 16 w 2022 roku, wtedy możliwość założenia Barda została odblokowana i na W58 i oczywiście na innych serwerach również. Więc wszyscy wystartowali w tym samym czasie, a nie ma czegoś takiego jak na przykład z Nekromantą, że właśnie ktoś tam sobie zaczął kilka dni przed EU8 i już bił jakiś tam wyższy level na starszym serwerze, no a tutaj EU8 wyszło i dopiero ten Nekromanta się zrobił taki bardziej popularny, bo nie oszukujmy się, EU8 jest to serwer nekromantów. No, to jeszcze taka moja anegdotka. Dobrze, i tyle, jeżeli chodzi o to, to tyle i teraz sobie przejdźmy do giveawaya. Jak pewnie wiecie, giveawaye na grzybki bądź paysafe cardy są u mnie co miesiąc, z racji tego, że bardzo mnie wspieracie, z racji tego, że używacie kodu twórcy na stronie homesyfigame.net, kodu oczywiście neutral, wszystko macie na banerku nad moją głową, to ja co miesiąc staram się robić giveaway'e. No i teraz tak, co to jest za strona? To jest oczywiście oficjalna strona twórców gry, mamy tutaj link, możecie sobie wpisać, możecie sobie wejść, no i na tej stronie możemy kupić wszystkie pakiety, jakie tylko mamy dostępne, nawet te pakiety specjalne, pakiety z jakichś wyprzedaży. Promocja na tej stronie zaczyna się dzień wcześniej, tak jak w każdy ostatni weekend miesiąca mamy promkę 20% od piątku do niedzieli, tak na tej stronie jest już od czwartku do niedzieli, więc też warto o tym pamiętać. No i po prostu jest to oficjalna strona twórców gry. Na stronce grzybki są tańsze aniżeli na aplikacji steamowej i na aplikacjach mobilnych, bo jak widzicie tutaj na przykład 3000 grzybów kosztuje 500 zł, a na tej stronie kosztuje 400 zł. To też warto
o tym pamiętać. Strona jest bardzo dobrze przystosowana pod urządzenia mobilne, więc jak ktoś gra tylko na telefonie, to również może z niej korzystać. Jak się na tą stronę zalogować? Wchodzimy tutaj w opcję w lewym dolnym rogu, no i mamy zakładkę postać. Na tej zakładce postać, ja tego nie będę klikał na filmie, mamy takie ID postaci, to ID sobie kopiujemy, przepisujemy jak tam wam wygodniej, no i wklejamy właśnie na tą stronę i logujemy się do postaci. W prawym górnym rogu, już za szybko mówię, mamy na jakim jesteśmy aktualnie serwerze, jak nasza postać się nazywa, jaka to jest klasa postaci, więc nie ma opcji, że zakupimy grzyby no na złą postać, po prostu. No i właśnie, tam można kupować klepsydry, jeżeli mamy jakiś pakiet dostępny specjalny, na przykład pakiet startowy, pakiet podziemi, pakiet, nie wiem, potem jakiś tam od 250 levela, cokolwiek, to również na tej stronie można je zakupić, można kupować właśnie zwykłe grzybki, no generalnie dużo rzeczy tam do kupna jest. No i przy każdym zakupie można rozwinąć pole kod twórcy i wpisać sobie kodzik neutral, może to być z małych liter, może to być z dużych, to jest po prostu mój nickname i ja dzięki temu od każdej transakcji, od każdej kwoty, jaką zapłacicie używając mojego kodu neutral, dostaję 5% dla samego siebie, jest to właśnie tak zwany kod twórcy. Nieważne, czy kupujecie najtańsze klepsydry za 12 zł, czy kupujecie tam, powiedzmy, nie wiem, najdroższy pakiet, za każde wsparcie jestem bardzo wdzięczny, no i każde wsparcie oczywiście doceniam, zachęcam do używania właśnie tej strony i mojego kodu twórcy neutral. I z racji tego, że tak ochoczo wspieracie co miesiąc i tak dalej, to postanowiłem robić wam właśnie co miesiąc giveaway albo na grzybki, albo na paysafe cardy. To już zwycięzca sobie sam wybiera, co akurat chce. W ogóle w tym miesiącu mija chyba rok, odkąd ja robię te giveaway'e. Z racji tego, że no już kod twórcy funkcjonuje rok, jak się nie mylę, właśnie coś około roku. No i tak to po prostu wygląda. Co do giveaway, w tym miesiącu mamy giveaway na 400. 400 jest to albo, w ogóle tak, mamy albo 200 zł, grzybki za 200 zł, albo 200 zł paysafe carda. I to jest dwukrotnie, czyli będzie dwóch zwycięzców. No i co należy zrobić? Jeżeli chodzi o pierwszą pulę zwycięzców, ona będzie leciała do ludzi z komentarzy pod tym filmem. Czyli pod tym filmem oczywiście musicie zostawić kciuka w górę, musicie zostawić komentarz z jakimś kontaktem do was, jak akurat wygracie, żebym wiedział, gdzie móc do was napisać. Niech to nie będzie Discord, bo ani żaden, nie, inaczej, Discord może być. Niech to nie będzie adres e-mail, dlatego że YouTube usuwa komentarze, które zawierają adres e-mail, ale niech to będzie na przykład wasz Discord, Instagram, no jakoś tam dajcie mi po prostu kontakt do siebie, żebym mógł do was napisać. Więc mówię, ja po prostu, no, wyłonię zwycięzcę, kontaktuję się z nim i on sobie wybiera z komentarzy. W sensie zwycięzcy ja wybieram z komentarzy i ten zwycięzca sobie wybiera, czy chce grzybki za 200 zł na swoje konto, czy chce paysafe carda 200 zł. To jest pierwszy zwycięzca. No i drugi zwycięzca to są oczywiście osoby z kanału Kodzik Twórcy na moim Discordzie. Bo tak jak ja wam zawsze mówię, wysyłajcie mi screeny, czy to na mailu, czy na Instagramie, czy na Discordzie. Wysyłajcie mi screeny, gdzie po prostu pokazujecie, jak używacie mojego kodu twórcy i dla tych osób będzie osobna pula, jakby osobne 200 zł, albo grzybki za 200 zł, albo 200 zł PSC, paysafe carda. Więc no mówię, warto podsyłać, jak i tak używacie tego kodu twórcy, bo Anusz się częściej do was uśmiechnie, los się do was uśmiechnie i wygracie właśnie... No albo grzybki, albo paysafe carda, to już sobie zwycięzca zdecyduje. No, więc tak to wygląda, już wam tutaj pokazuję listę, bo mam tą listę naprawdę długą. Tutaj też weźcie pod uwagę, że teraz był start EU10 i była również przed chwilą zimowa wyprzedaż. Więc no tych numerków było bardzo dużo, nie chciało mi się robić screenów, więc wam to pokażę w ten sposób. Będę tutaj powoli sobie jechał, wy oczywiście sprawdźcie, ja to nagrałem w ogóle 11 marca o godzinie 11, więc jak komuś odpisałem później po dacie nagrania tego filmu, to jeszcze go nie ma na tej liście, ale będzie oczywiście na tej liście dopisany, jak ja mu już odpiszę, bo widziałem, że ktoś tam mi chyba na Instagramie wysłał, ja mu jeszcze nie odpisałem, więc jak mu odpiszę, to również go dopiszę właśnie do... no do tego mojego Excela, bo ja to wszystko robię w Excelu. No numerków jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, bo mówię, połączył się start EU10, potem zimowa wyprzedaż, no i bardzo dużo osób korzystało z tego mojego kodu twórcy, więc tutaj no mam nadzieję, że wszyscy są dopisani, nikogo nie pominąłem. No troszkę będziemy jechać, można oczywiście film sobie zwolnić, można sobie zatrzymać i upewnić się, że na pewno jesteście. Jakie są zasady otrzymywania numerków? Każde użycie mojego kodu twórcy to jest jeden numerek. Oj, tutaj nie chciałem nic klikać. Każde użycie mojego kodu to jest jeden numerek, a każde wydane 400 z moim kodem to jest jeszcze kolejny numerek. Czyli jak ktoś mi wysyła pakiet za 400, no tam bez jednego grosza wiadomo, bo tyle kosztuje, jak używa mojego kodu twórcy, to ma z automatu dwa numerki. Jak ktoś wysyła, nie wiem...
powiedzmy pakiet za kafla, to ma 5 numerków, bo też trochę osób kupowało ten pakiecik za 1000 zł, tam jest chyba na promocji 9000 grzybów, jak dobrze pamiętam, mogę skłamać, bo teraz nie orientuję się aż tak, no to ma na przykład z bomby 5 numerków za taki jeden duży pakiecik, więc tak to wygląda. No i dlatego tutaj co niektórzy, na przykład Lukas, jak widzicie, tych numerków mają dość dużo, no nie oszukujmy się, dość dużo. No i tak jak mówię, w oczywiście osoby, które są tutaj w tym moim Excelu i wysyłały mi screena, jak używają mojego kodu twórcy, mogą również pisać komentarze, mogą sobie spróbować zwiększyć szansę poprzez napisanie komentarza pod tym filmem z jakimś tam kontaktem do siebie, czy to Discord, czy to Instagram. Te dwie formy kontaktu preferuję i najlepiej te formy kontaktu mi piszcie, więc można sobie w ten sposób zwiększyć szansę. No i tak jak mówię, do ludzi z komentarzy standardowo idzie jedno PSC za 200 zł albo grzybki za 200 zł na konto, co sobie zwycięzca wybierze. No i oczywiście tutaj jedna osoba z tych wszystkich numerków będzie wyłoniona i również z nią się skontaktuję. Jak widzicie, mam tutaj napisane, jeżeli nie ma żadnego dopisku, to znaczy, że ta osoba mi wysłała screena na Discordzie, bo większość osób wysyła na Discordzie, ale też niektórzy wysyłają na Instagramie, też niektórzy wysyłają na mailu, więc wszystko sobie tutaj notuję, żeby wiedzieć, z kim się skontaktować. No i jak daną osobę wyłonię z tych wszystkich numerków, no to oczywiście również no, skontaktuję się z nią, zapytam, co chce, czy Paysafe Carda za 200 zł, czy właśnie grzybki za 200 zł, no i również tą nagrodę przekażę. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, to będzie ono za tydzień, daję wam zawsze standardowo tydzień, czyli 18 marca na streamie. Ja to zawsze robię na żywo, potem informuję na Discordzie, kto wygrał, no i jeszcze w jakimś tam kolejnym filmie na YouTubie również informuję, kto wygrał. Lepiej jest to zrobić na streamie, na żywo, żeby ktoś mi potem nie zarzucił, że coś tam było kombinowane czy coś, a na żywo no to wszystko widzicie. Wody na Twitchu utrzymują się na kanale chyba do 2 miesięcy, jak się nie mylę, więc każdy może sobie wejść i obejrzeć, kto wygrał. Także no, tak to po prostu w dużym skrócie wygląda. No i co, dziękuję wam oczywiście za wsparcie, zobaczcie, no tych numerków było naprawdę od groma, bardzo dużo rzeczy się tutaj złożyło, no mamy 932 numerki w tym momencie, bardzo dużo się tutaj osób, no, wysłało mi screeny, kupowało te pakieciki z moim kodem, czy to właśnie na EU10, czy potem zimowa wyprzedaż, no to już powiedzmy ludzie z całej gierki kupowali. Bardzo wam dziękuję, bo jest to, no, kod twórcy to jest dla mnie naprawdę ogromne wsparcie, za co wam ślicznie dziękuję. Doceniam, że tak licznie go używacie, że tyle osób o nim pamięta. No was to tak naprawdę nic nie kosztuje, możecie wziąć udział w giveawayu, jeżeli macie ochotę, ale wiem, że dużo osób wpisuje ten kod, a nawet mi nie podsyła, nie chce brać udziału w giveawayu. Takie osoby też się zdarzają i jest ich naprawdę sporo. Więc po prostu ślicznie wam dziękuję, bardzo doceniam, bardzo mi miło. No i co mogę powiedzieć, no tyle. Kolejny oczywiście giveaway pewnie w kwietniu, standardowo, bo tak jak mówię, co miesiąc dużo mnie osób w ogóle pyta, kiedy giveaway, kiedy giveaway. Zazwyczaj ten giveaway za kodzik twórcy, właśnie za używanie kodu twórcy, gdzieś w połowie miesiąca, co miesiąc ogłaszam i mniej więcej w połowie miesiąca staram się rozstrzygać, więc tak teraz będę robił. Co mogę dodać? Chyba tyle ode mnie. Tak jak mówię, raz jeszcze dziękuję pięknie za wsparcie. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować to wsparcie. Jak coś będziecie kupować, jakieś grzybki, poklepsydry, pakiety, cokolwiek, używajcie tego kodziku twórcy, podsyłajcie mi screeny, a nuż się wam to zwróci, a nuż wam się uda wygrać, bo dlaczego nie? Teraz no zobaczymy, kiedy będzie legendarny loch, ale pewnie w czwartek przed legendarnym lochem będzie również promocja na grzybki, żebyście mogli sobie zrobić zapasy właśnie na ten legendarny loch, więc też polecam tego kodu twórcy używać. Jeżeli chodzi o dopisywanie do tej listy, którą wam przed chwilą pokazałem, to jeszcze przez ten tydzień będę oczywiście do niej dopisywał, więc jak ktoś mi tam podeśle na Discordzie, na mailu, na Instagramie, to jeszcze ta lista będzie uzupełniana, a potem za tydzień w poniedziałek, jak zrobimy rozstrzygnięcie, jak oczywiście tutaj no już zwycięzców wyłonimy i tak dalej, to zamykam tą listę, otwieram nową i ona już będzie wam prezentowana w kwietniu na giveawayu kwietniowym. Tyle ode mnie, bo się tutaj bardzo rozgadałem. Jak macie jakieś pytania co do giveawaya czy cokolwiek, to oczywiście pytajcie w komentarzu, piszcie, co sądzicie o Bardzie. Tu was jeszcze tak zapytam, ja powiedzmy, że swoją opinię zostawię na czas klikania lochu, wtedy was się z nią podzielę bardziej. No i co? I tyle, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie, dziękuję ślicznie za wszystko, trzymajcie się i cześć!